Witam Was tutaj, cześć, cześć, cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek z kanału z PlayStation 4 Snowfall. I co tu już mówić, zaczynamy kolejny dzisiaj odcinek. Dziś się zajmiemy, tak, ja pamiętam oczywiście, że tutaj mają być domki i takie tam, znaczy przedmieścia mamy tutaj zabić. Ale mamy niestety popyt na przemysł. A co za tym idzie? Przemysł. Zaczęliśmy sobie tutaj budować. Aha, im dalej jesteśmy bliżej, tym lepsza muzyka, dobra. Rozumiem. I oczywiście dzisiaj będziemy też sobie jakieś monumenty stawiać w naszym tutaj mieście, komunikacja i takie tam i tego typu rzeczy. Więc tak, zacznijmy sobie może od czegoś prostego, czyli od wyłączenia linii pomocniczych, tego i tego. Słuchaj, to jest trochę nudne, że muszę za każdym razem to ustawiać. Mogliby to naprawić jakoś, znaczy wiem, pojawi się nowa aktualizacja już niedługo nawet, ale mniejsza z tym. Dobra, okej, tu widzę, że jest ogólnie wszędzie, ale możemy budować. I tak, tutaj są ogólnie z drzewkami jest droga, ale my to sobie trochę zmienimy na drogę jedną. No właśnie o tą, ponieważ ta droga nam się tutaj trochę bardziej przyda. Tutaj i tutaj. Dobra, tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu też jest dobrze, tu się trochę zmienia, dobra. Tak to mniej więcej ma wyglądać. I tutaj, proszę bardzo, czekaj, droga gruntowa. O, czekaj. Droga gruntowa będzie szła dotąd, tutaj, tu będzie się rozchodzić. I tak samo będzie, znaczy tutaj trochę inaczej będzie. No bo tutaj, tak, bo tu ogólnie z tym tramwajem tam coś kręciliśmy ostatnio. Co tam tutaj jest torowisko, które też trochę będziemy przebudowywać jeszcze dzisiaj dokładnie. Dzisiaj się będziemy zajmować tutaj tym przemysłem. Więc tak, proszę bardzo, zacznijmy od czegoś prostego, czyli od zrobienia, żeby tutaj się mogli budować nasze dzielnice przemysłowe. A tutaj z kolei będzie nasze biura. Ta, bo jakieś tam biura niech też będą. Tu mamy dosyć dużo forsy swoją drogą. Więc gdyby nie to, że nie możemy postawić żadnego nowego monumentu, no to byłoby fajnie, tak? No bo tu musimy postawić obserwatorium, a znaczy tego i tak nie będziemy. Park biznesowy. Teraz potrzebny do park biznesowy. Pewnie już go możemy postawić, tak mi się coś wydaje. Poczekaj. Znajdźmy park biznesowy. Park to park teoretycznie, ale jednak. Gdzie on jest? Okej, nie, bo tutaj to są jakieś te specyficzne budynki. Nie, to jest kasyno. Choinka. Dobra, nie, to tutaj tego nie ma, nawet tu nie powinno tego być akurat. Tu są te wszystkie te eleganckie centrum handlowe. Nie, te są poustawiane. To jest pewnie sąd, dokładnie. Park biznesowy. Okej, dobra, czyli tego nie możemy też postawić, dobra. Czyli projekt ten należy trochę daleko. Sąd to też. Eleganckie centrum handlowe też. I to niestety też. Więc ogólnie możemy tylko stawiać sobie te pojedyncze pozostałe budynki. Albo te stąd, bo te budynki wbrew pozorom ich nie mamy tak dużo chyba postawionych. Proszę, mamy wszystkie. Nie wiem, zaraz zresztą zobaczę. Tak, wy tu się już budujecie, więc bardzo dobrze. I tak. Po pierwsze i jedno z ważniejszych, to musimy zrobić, poczekaj, pauzę. Budujące napięcie, przebudować to, tu to wyburzyć i tu zrobić takie magiczne coś jak nabrzeże. Bo ogólnie nabrzeże w naszym mieście to jest coś nieistniejącego w głównej mierze. No bo jak już kiedyś mówiłem, kiedy budowałem to miasto, nie było jeszcze nabrzeż. No a jak teraz się pojawiły, no to oczywiście ja chciałem tutaj sobie ich trochę pobudować, żeby to trochę ładniej nasza tutaj ta część miasta wyglądała. No i teraz tak, chwilowo tu nie będzie promów oczywiście, ale musimy poczekać aż tutaj to, co teraz tu wybudowaliśmy, się przyjmie. Chociaż trochę za wysoko trochę to wybudowałem, ale dobra. Jeżeli zrobimy to nawet w ten sposób, to będzie całkiem cacy. Dobra, tak czy siak, musimy poczekać aż nabrzeże zostanie przyjęte przez grę. Miejmy nadzieję, że to nastąpi w miarę szybko. Okej. Jest to w ten sposób mi naprawdę pasujesz. No nie, serio, bo jeżeli w ten sposób się zrobiło nabrzeże, a zrobiło się już, no to naprawdę, tam dalej będziemy to oczywiście kręcić przy tym, ale póki co jest dobrze. I tak, zacznijmy od czegoś, co mnie już od naprawdę bardzo dawna przy wszystkich tajemnicach, które tutaj wam robię, irytuje, to jest to tutaj ten most. On naprawdę, nie mówię, że nie, ale jego czas trochę już minął. To znaczy, trzeba go zmienić.
To znaczy, że trzeba trochę go przekierować. I tak, zanim ty zaraz się zacznie robić problem, o dokładnie, bo tu wszystko się wyburzyło teraz nagle. No mat to naprawimy. Tutaj to nie, jeszcze nie. I tak. Stąd tu zrobimy sobie zakręcik, aby on tu ten most od razu jechał. Bo on jak tutaj teraz szedł, to byłby naprawdę całkiem zacy. Naprawdę, umówmy się szczerze. To ja nie mówię, że tu było źle, jak to było przed chwilą. Tylko po prostu mi trochę się już to nie podoba. Bo... No dobra, teraz trochę przesadziłem. Ale chodzi o to, żeby on tutaj ładnie wszedł do centrum miasta, a nie tak jak to miało. Znaczy, no wchodzi ładnie. Ale zakręt był trochę przymały. Zakręcik taki, no... Chodziło mi tu bardziej o to, że on tak był strasznie tutaj niekompatybilny z całą resztą postawiony. Ładnie wszystko wyglądało poza tym jak się jak tutaj wchodził w tą, no wszystko pozostałe. Więc tak, zaczniemy sobie od tego, że ten most będzie jechać o mniej więcej takiej wysokości. I on tu musi sobie, to żebyśmy dojechać tam, no mniej więcej tam. Co, czekaj, tu jeszcze jest to. Dobra. No teraz już powinno być dobrze. Czekaj, wyłącz siatkę. Bo z siatką to tutaj też nie będzie zbytnie zabawy. Dobra, i teraz tak. Powiedzmy, że... O, dokładnie. Gdzieś dotąd sobie dojedziemy spokojnie. No, mniej więcej jest dobrze. Tutaj jest trochę krótszy ten most. I tutaj będziesz musisz wjechać jakoś w ląd. A, poczekaj, bo ja rozumiem, tu jakiś problem. Okej, dobra. Dobra, teraz rozumiem. Wyburzyliśmy tamto. Wyburzyliśmy jedną rzecz, ale dobra. Ten most musi jechać trochę inaczej, ponieważ on tu wchodzi na ląd. Co jest ważne. Czy to jest ten kąt? O, dobra, to jest ten kąt. On tu wchodzi na ląd i on tu musi być na takiej trochę wyższej... Tylko zaraz tutaj przebudujemy oczywiście, on tak nie będzie wyglądać tak jak teraz, ale sobie dajmy, aby wtedy po prostu dojazd już i będzie mi tu prościej zrobić ten wjazd. Okej, zobaczmy, czy coś takiego jak kręta plus linie pomocnicze by nam pomogło tutaj. Gdybyśmy to robili od tej strony. Poczekaj, bo może się zdziwię. No może się zdziwiłem. Bo nam pomogło, dobra, to jest zrobione. Dalej, nasze promy. O, sterowce, o tym bym zapomniał. Tak, sterowcami możemy też się dzisiaj zająć. Bo one tutaj oczywiście mają być. Wybórzmy sobie to, bo przybudowywanie tego tej... Już wam nie muszę tłumaczyć, jak to działa. Działa to w ten sposób, że to nie działa. Działa to w ten sposób, że to nie działa. No mniej więcej. Tu... Ale żeś to zrobił. Żeś to naprawdę tak to zrobił, że... Ło! No, dokładnie... To działa, to tak działa, jak nie działa nawet z tymi. Jakbyśmy porównali wam tutaj... Kiedyś może wam porównam... Jak promy. I te... Jakie promy? Tam głupstwa o tej godzinie. To jest dosyć wczesna jak dla mnie godzina. Jak te, no... drony w mieście, jakbyście chcieli sobie polatać normalnie. O tym będzie materiał polityczny też swojego, jakiś tam... W dalekiej przyszłości, jak kiedyś nagramy kolejny i kiedyś wam opublikuję ten, co już nagraliśmy, to takie coś tam może obejrzycie. Dobra, tak, tu jest problem, bo oczywiście nie ma jak zrobić dojazdu. Jedyny sensowny dojazd to będzie oczywiście drogą gruntową, którą jakby mi się udało ulepszyć, oczywiście się nie uda, no to byłoby fajnie. Dobra, rzecz. Nie da się, to nie da się, więc sobie zrobię po prostu tutaj ścieżkę pieszą. Daj stąd, tu, proszę bardzo, macie dojście. No i tak, i wy tu się budujecie, ale tu oczywiście nie chodziło o to, tylko chodziło o nasze nabrzeże, które będzie się tutaj dalej ciągnąć. Idealnie byłoby, gdybyśmy pociągnęli nabrzeże, no wiecie sami jak. I tutaj by jechało ono jeszcze dołem, to już w ogóle byłoby wspaniale. Ale chyba aż tak ja tutaj nie będę, czekaj. Ja wiem, panie, ja wiem, czemu tutaj jest problem. Bo ja wyłączyłem ustawienia. No byłoby fajnie, jakby to tak zjechało tutaj, ale chyba będzie... Chyba trochę zbyt dużo wymagam od stiska, no więc zaraz spróbujmy. Jeżeli byśmy to sobie zrobili... No tak, przesadziłem. Daj proszę bardzo mi na taki poziom, dobra. I tutaj. I tutaj to sobie tak, o, dobra. I tu bym sobie zrobił...
twarde gry, bo to musi najpierw to musi woda jeszcze zaakceptować. No nie, na razie jeszcze nie ma, na razie jest jeszcze po staremu jak było. Okej, dobra, teraz to już w ogóle dźwignęło. Cały czas dźwignęło. Pod jednym mostem przechodzi, a pod drugim nie chce. Okej, dobra. Mamy most. I tak. Pod tym jest cacy, a pod tym już tak nie za bardzo. Czemu? Pewnie jest tutaj trochę przywysoko. Coś tym może być. Tak, jest przywysoko. Dajmy to sobie, dobra, dajmy sobie, żeby tu było na takiej wysokości i tu musi to trochę też wykręcić, żeby nie było. Jeżeli będzie na takiej wysokości, to chyba naprawdę będzie cacy. O, dokładnie. Zróbmy, że będzie dojeżdżać tutaj i tu będzie się trochę lekko wznosić, dobra. I tu dalej będzie szło górą. I powiedzmy, że gdzieś dotąd na razie. Tutaj czekaj, jak wyłączymy. Szkoda, że tutaj nie działa ten przycisk środkowy, bo to bardzo pomaga. Tu będzie to sobie po prostu wchodzić w głąb lądu. I teraz tak, bo tutaj to się akurat dosyć gwałtownie tutaj trochę pozmienialiśmy tutaj ten, jak to wyglądało przed chwilą. Nie, o to mi chodziło. Tutaj zróbmy sobie takie trochę wyrównanie terenu. Proszę bardzo, jak ładnie. I będzie to całkiem tacy wyglądać. Oczywiście poza tym tunelem, który tutaj został zrobiony trochę wcześniej. I jeżdżą tu obok niego te pociągi. Dobra, tak, powiedzmy, że tu jest dobrze, a tutaj dalej to będzie. No, dokładnie, bo ja nie chcę, żeby tutaj ta górka była. Tutaj może być ewentualnie wjazd, bo tutaj to wiemy wszyscy dlaczego. No i tak. Jak już to sobie zrobimy. No co, całkiem nieźle nam się uda, powiem tak, całkiem nieźle. To dalej zajmiemy się za pociągi. W ogóle mamy strasznie duże dzisiaj forsy. Nie wiem, co się stało z Cities Skylines, ale w tym mieście to my nie powinniśmy mieć aż tak dużo forsy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak długo gramy w tą grę, no to tak, oczywiście powinniśmy mieć tutaj tak duże forsy, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę politykę tego miasta, to powinniśmy mieć tutaj najmniej forsy, więc się trochę zastanawiam, o co chodzi tak właściwie. No ale uznajmy, że miasto nas dzisiaj wyjątkowo lubi i się trzeba cieszyć. I tak, poczekaj, bo zanim włączysz tutaj czas, to się wszystko rozwali, a tego byśmy oczywiście nie chcieli. Tu będziesz sobie pociąg jechać tak tutaj ładnie. Później tu sobie odbijesz lekko. I tutaj. Okay. Bo tu jest ogólnie ten nasyp zrobiony specjalnie dla tego pociągu, żeby nie było. Wy to na pewno tam pamiętacie, jeżeli starsze osoby mówią tutaj. Starsi widzowie to na pewno pamiętają, jak budowałem to kiedyś. To było specjalnie zbudowane jeszcze na tego nasyp, żeby dla tych pociągów. Więc też z tego bym nie chciał tutaj odchodzić. No. I teraz sobie możemy wyburzyć to. Tak, dokładnie. Tu. Tak, dziś ogólnie bym też się zajął oczywiście tą jeszcze jedną dzielnicą, którą w ogóle się nie zajmujemy, ale to będzie w dalszej części odcinka, jeżeli nam starczy czasu. W to oczywiście wątpię, bo to jest w końcu awizonosz, który gra w Cities Skylines, czyli nigdy nie ma czasu więcej niż byłoby zawsze jest za mało. Dobrze, no i w takim wypadku to całkiem ładnie będzie wyglądać. Kolejnym jeszcze tutaj aspektem byłoby podłączenie tego tutaj. I teraz ogólnie powinno być naprawdę całkiem cacy. Gdybyśmy tutaj jeszcze oczywiście wyrównali tutaj te wszystkie tereny i tutaj to byłoby już w ogóle, o, na przykład tutaj to. To byłoby bardzo fajnie. Ale tutaj to jest jeszcze nasyp, więc tutaj to chyba dużo nie możemy od tego wymagać. Dobra, i tak powiedzmy, że jest całkiem nieźle. Co się tu przejeżdża. No, i jak już stwierdzimy, że jest całkiem nieźle, możemy. Bo tak, bo tutaj jest jakaś droga. A, tutaj dokładnie jest jakaś droga. I są bambaje. Bambaje ogólnie no, fajnie, że są. Ale bambaje nie są tutaj oczywiście głównym punktem atrakcji. Tym czymś są pociągi dzisiaj. Oczywiście, że nie. Przejdziemy sobie dalej. A dalej to znaczy, że nasz przemysł trochę się zabudował. Ogólnie jest popyt też na ludzi, co jest akurat z dobrą wiadomością. Mamy 147 tysięcy, więc. No.
I tak, tu oczywiście się czekaj, zabiło skrzyżowanie światłowe. Jaki dzisiaj ten odcinek. Musimy przydać do tych sterowców. Bo dzisiaj tymi sterowcami chciałem się głównie zająć. I czy tu? Oczywiście, że nie. Świetnie, jej. Zróbmy sobie więc do góry. O, i to ja rozumiem. Bo to się już robi. Tutaj jakbyśmy zrobili jeszcze ten zjazd w dół. Dobrze, trochę przesadziłem może. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj będzie powoli ten zjazd. Powoli to znaczy, że będzie dziwny. Okay. Raz, dwa. I tu reszta. Powiedzmy. I stąd będzie zjazd w dół. Albo go nie będzie. Kto to wie? Tak. Wybórz. Podciąg. Nie, wrogie. Jesteś tutaj po prostu w dół. A mnie mówiłeś, że nie można. Aha, bo, nie, bo można tylko zjechać. Ale nie można już poziom nogi pociągnąć. Tak, takie. Takie trochę to kiepskie, wiesz co? A tak wolę, żeby jeszcze droga do tego poszła. No dokładnie, jakoś to w ten sposób bym wolał. A nie jak to próbowałeś przed chwilą wcisnąć ten kit. Dobra, tutaj i tutaj. I nasz Bambaj będzie jechać oczywiście dalej, ale Bambajem. Bambaj to inna bajka, Bambajem się zajmiemy później. I tu będzie oczywiście też zjazd. Bambaj. Bambaj będzie sobie jechać swoim własnym magicznym czymś. Czyli Bamba jedzie sobie tędy, tu w dół. Nie, okej, nie może być w dół, to tu do góry. Jak nie w dół, to do góry. No, wiadomo, przecież są tylko dwie opcje możliwe. I będziesz sobie dojeżdżać tutaj. A tutaj będzie dalej nasz przemysł tutaj leśny się budował. No, proszę bardzo, w istne. Ja, w ogóle, czemu ja dzisiaj tym kręcę? Pędzel, proszę bardzo. No, dokładnie. I tutaj się ogólnie całkiem nieźle powinno to budować. Czemu ja tutaj buduję tak dużo tej bambajów? To do tego przejdziemy dalej, ponieważ tutaj chciałbym też, żeby go puścić. Mianowicie, żeby tu jeździł nasz bambaj, ale póki co, no to wiemy jak to jest. Wiemy jak to jest, że tutaj nic nie jest. Mhm. Znaczy, tak, bambaj, żeby tu puścić i tu sobie zrobił kółko, to jedno. Natomiast bambaj, żeby pojechał tu i tu sobie zrobił kółko, to drugie. I to jest oczywiście to fajniejsze. Czym trzeba będzie się zacząć zająć? W ogóle tak, bo ten bambaj póki co. Bambaj, bambaj, bambaj. Jedzie se tu i właściwie to donikąd. Można byłoby zrobić, poczekaj. Żeby on zamiast tam sobie jechać, no bo nie ukrywajmy, on jedzie trochę daleko. On jedzie. No tutaj. Zamiast tu skręcać, mogę po prostu pojechać tu prosto. I tu sobie się pokręcić. Może i to jest pomysł, ale tym się zajmiemy jak się pojawi popyt. Natomiast teraz zajmiemy się czymś, co już chciałem od dawna zrobić. Oczywiście mówię o sterowcach. Sterowce będą miały swój start. Nigdzie indziej jak właśnie w naszej dzielnicy przemysłowej, którą kręcimy od jakiegoś dłuższego czasu już dzisiaj. Nawet nie tylko dzisiaj. I tak, nie będziemy burzyć sobie przemysłu, bo to jest zbrodnia, bo wszyscy wiemy, że to jest najtrudniejsze do zrobienia, a jak już to masz, to nie chcesz tego stracić. Więc to nie. Ale musimy postawić sobie gdzieś nasze start. Start będzie tutaj, czemu by nie. I do startu będzie jakaś ścieżka z... no nie wiem skąd. Stąd byłoby fajnie. Nie, jak to jest już przemysł. To stąd? Nie, tu się coś nie chce połączyć. Czemu? Poczekaj, zróbmy to jeszcze raz. No powiedzmy, że się podłączyło. No i mamy jedno miejsce na start naszego sterowca. Zrobię sobie taką... To będzie sterowiec taki wycieczkowy, nie jakiś tam wielki, czy coś. To będzie wycieczkowy, żeby nie było. No i tak. Nasz sterowiec... W ogóle strasznie dużo zdobymy focji. Wiecie co to znaczy chyba? To zły ruch, ale chciałbym trochę więcej handlu, tym się bym chciał też zająć. Nasz sterowiec, jak czmychnie tu, proszę bardzo. Dobrze, 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 dobrze. Jak se czmychnie stąd tu, to se poleci tu. Nie, tu nie doleci. Nie, nie, trochę byłoby... To byłoby trochę zbyt piękne. Tu by gdzieś sobie czmychnął najlepiej.
Czy wiem, że tutaj jest przemysł i te sprawy, ale byłoby fajnie. O, tak, tu mamy tą drogę. Możemy sobie trochę ją przekręcić. A, dokładnie. Postawić. Dokładnie, postawić. I wybudować jeszcze raz, tak jak to było przed chwilą. I włączyć nasze linie, tutaj to ustawienia, które były tutaj wcześniej. No, dobra, powiedzmy, że powinno całkiem zacnie działać, tylko pomijając to, że ten przycinek się tutaj przestawił. Nie, mu się chyba nawet spodobało to, co tutaj to się wydarzyło, ale... Nie spodobało mu się. No, ale nam mniejsza z tym. Tam coś się fajczy. Stąd będziesz dalej lecieć, no bo to jest w końcu sterowiec, tak? Nad tą dzielnicą okrągłą. Jak już sobie zrobisz kółeczko nad nią, to tu sobie tu będziesz mieć takiego pit stopa, tak właściwie można powiedzieć. Bo tu się ogólnie póki co kończy ta dzielnica. Mówię póki co, oczywiście nie bez powodu. Bo tutaj sobie zrobimy, tam tutaj ładnie śmigali, ale my tu sobie pod tą właśnie naszą kolejką, jednoszynową, będzie tutaj jeszcze jeden pit stop. I tutaj nie mam pomysłów, jak to zrobić, bo chciałbym oczywiście, żeby tutaj to wleciało, ale... Ale no wszyscy wiem, to jest podstawówka. Spalarnia. No, badajmy sobie tutaj, to już trudno. Będą mieli problem, tak, jak to się mówi. A niech oni mają problem, a nie ja. No, jak nasz sterowiec. Mamy wyburzyć. I dać tutaj ci, żeby się budował przemysł. I przy okazji. Aha, bo tutaj to było. No to nie będzie tutaj przemysł, to będzie park. I przy okazji będzie, bo tak, to było jako cmentarz. Więc krematorium w okolicy jest daleko, więc trzeba wam postawić coś takiego. I wracając do meritum, czyli do naszych sterowców, kolejny sterowiec, który stąd będzie tutaj lecieć, to byłby pit stop tutaj? Może być, czemu by nie? Leci sobie stąd, tu. Tutaj ogólnie nic nie ma, to możemy też postawić w sumie. Poczekaj, jak nic nie było, pojawiło się to. Wyrównaj teren, dobra, wyrównany. I stąd, jak już sobie polecisz, to tutaj. Tak, bo możemy zrobić parę róży. Możemy zrobić, żeby tu zawrócił, co trochę jest denne, bo tu będą mieli chyba własną linię. A możemy po prostu zrobić, żeby pojechał tutaj dalej. I dochodzimy do magicznego miejsca, które czeka prawie już rok. Na dworzec tutaj. Tak, jak widzicie, tutaj jest nasza linia kolejowa. I ona bardzo długo czekała na dworzec, właśnie w tym miejscu. Ale tu jest jeszcze jedna magiczna rzecz. Ściekolandia, właśnie ją widzicie. Ściekolandia też czeka na coś. Na posegregowanie i tutaj właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Jeszcze tym się zajmiemy. Ale zanim to, ja mam pytanie, jakim prawem tak dużo ludzi chce się budować? Kurczę, szczerze, ja naprawdę dzisiaj miałem parę pomysłów na odcinek, to co będziemy robić, ale nie sądziłem, że taki popyt się tu nagle pojawi, no bo to jest już trochę dziwne. To jest naprawdę dużo ludzi chce się budować. Dobra, na razie nie. Po prostu na razie zignorujmy ten. To dziwne coś. Dobra, pauza. I tak, mamy milion forsy, więc powinno być nas stać na to, jak za chwilę oni nie będą mieli tutaj nikt ścieków. Tu sobie poprzestawiajmy, bo musimy. A później to tam poustawiamy i takie tam. Więc tak, to proszę bardzo, podstawiamy. Najtrudniej, najgorsze jest to właśnie, że musimy to wszystko przenieść. Później już będzie prościej, ale jak to przenieść? W ogóle tak będziemy mieli długo problem ze ściekami, bo nie będziemy mieli gdzie ich wylewać. I tym tutaj może po segregacji też tu trochę nam się pomoże, ale no nie wiem, zobaczymy. Tak, ogólnie tutaj się podnosił teren. Podnosi się teren i tak, tutaj sobie dodamy trochę miejsca, w sensie gruntu, ale może bez przesady. Okej, dobra, tak jest już naprawdę całkiem nieźle i teraz tak, wyłącz siatkę i zróbmy tu sobie wymagany brzeg. Okej, dobra, rozumiem. Czyli poczekamy sobie chwilę, nie będziecie mieli po prostu ścieków, bo gra tak stwierdziła, że tak będzie lepiej dla was, więc... No, jak gra tak mówi, no to chyba tak musi być, co nie? No, tu sobie trochę to podciągnijmy do góry. Dobrze, może już na brzeże. Tak, tu się ogólnie trochę coś z wodą dzieje, ale no dobra. Poczekaj. Pauza.
dotąd, tak, daj, tu dotąd i tu stąd, to trzeba zrobić jakiś zakręcik, tylko ja nie wiem jak go zrobić. Znaczy, można zrobić to tak po prostu, się tak zakończy, ale ja bym tu wolał jakiś sensowny zakręt. Wiecie o czym ja mówię. Dobra, poczekaj. Zróbmy sobie więc tak. I teraz pomyślałem, że to byłoby jeszcze lepsze, jak to by było proste całe. Serio, to byłoby jeszcze lepsze. Prosta, prosta. Jakby, nie, no bo to jest trochę przy daleko. Jeżeli by to się tak ciągnęło tutaj, dotąd, okej, okay, dobra, całkiem za... najmniejszy tutaj i tu byłby po prostu zjazd. No powiedzmy, że jest zacny. Oczywiście, że nie jest, ale... ale powiedzmy. Uznajmy, że jest dobrze. Uznajmy, że jest dobrze w Sejmie. To najmniej więcej na takiej zasadzie, jak tutaj to powiedzmy, że zrobiłem. I tutaj średni, poczekaj, średni. Musimy zrobić tutaj, wyrównać tutaj ten nasz cały teren. Czekaj. Okej, okay, dobra. Tu jest całkiem nieźle. No i tak, tu ma być nasza stacja sterowcowa i stacja kolejowa. Ale jeżeli chodzi o koleje, to ja się zastanawiam, czy to nie ma sensu, czy tu przypadkiem nie ma sensu postawienia czegoś już większego, jak to. Tylko się zastanawiam, szczerze powiedziawszy, po co, bo tu, bo jeżeli chodzi o kolej jednoszynową, to ja tutaj jej w ogóle nie widzę. Jedyne byłoby, żeby mogli się przesiadać. Dobra, nie, postawmy tutaj zwykłą stację, już nie przesadzajmy. A widzę już bez przesady. Dobrze, no więc skoro stawiamy tutaj zwykłą stację, to dajemy sobie linie pomocnicze. Coś takiego. Później to sobie upgrade'ujemy do wiadomych rzeczy. Mówię oczywiście o rowerzystach, by mogli jeździć nawet u Lillo i takie tam. Podciągamy to sobie na maksa, póki co. I dajemy sobie tutaj, stawiamy dworzec. Tak, dworzec. Aha, myślałem, że wyłączyłem telefon, ale jednak miga coś tutaj. No cóż, takie życie. I tak, teraz się zastanawiam, że to jest trochę głupi pomysł, co ja teraz tutaj robię. Więc musimy to wyburzyć. I jeszcze raz zacząć, ponieważ mamy tutaj te magiczne tory kolejowe, co nie? One nam tutaj ewidentnie kończą miasto. To chyba jeszcze, to chyba już rozumiecie. Teraz musimy do tych torów tutaj dobudować dworzec. I tego akurat ja już nie rozumiem. No ale powiedzmy, że całkiem w miarę dobrze. No właśnie, niedobrze. Tak, podnieśmy to, bo tak, bo tu jest ogólnie jeszcze ten różnica terenów. No tak, my tu sobie wyrównajmy to, co ja się tu będę męczyć. Dobra, no i tak. Zróbmy to na takiej wysokości, proszę bardzo. Wybórzmy tory. Jakoś sobie ten poziom będzie tutaj już zjeżdżać. Zróbmy tutaj, o, z takim pięknym wyjazdem gdzieś tam w kosmos. Tutaj możemy trochę to wyrównać? Nie możemy. Dobra, to nie, to jeszcze... to trochę damy, trochę to. Nie, tylko jak? A tyle to chyba, jak oddalimy go, to nie będzie źle. Dobra. Proszę bardzo, trochę oddalony. I tak, tu wyrównaj. Dobra, nie, 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 bez przesady. Czegoś takiego to ja nawet tutaj nie chcę i stąd tu byłby zjazd tego torowiska, czyli stąd pociąg będzie jechać w dół, proszę bardzo. Pociągi zewnętrzne może przyjmować, natomiast pociąg sam tutaj, który będzie dojeżdżać, to jeszcze na nim popracujemy, bo mamy co prawda tą linię pociągową, którą byłby nawet dosyć duży sens tutaj wmontować, bo ona jak tutaj teraz wykręca, to trochę jest kiepsko. W innym kierunku to byłoby jeszcze lepiej, a nie kiepsko. No to okej. Bo ja mam tutaj już plan. On tu sobie wykręci w ten sposób. I teraz ta nasza linia, która nie ma pomysłów jak dojechać, będzie jechać przez ten dworzec i wszyscy będą zachwyceni. Dobrze, ale ja nie jestem jeszcze do końca usatysfakcjonowany
ponieważ trzeba tu jeszcze postawić to. I jak to postawimy, a to za chwilę postawimy, bo to oczywiście też musi być pięknie tutaj dopasowane tego wszystkiego. Pięknie mówiąc, to musimy zrobić to w ten sposób, aby tutaj, poczekaj, jeszcze był dojazd, ale z jakimś tam dystansem lekkim. Poczekaj, na brzeże, dobra, stąd tu podłącz, stąd tu dołącz i stąd tu dołącz. Tam trochę się to nie zgadza, tam teren, ale mniejsza z tym. Grunt to będzie, jeżeli tutaj to się uda wstawić. Nie udało się wstawić. Ach, jaki to dziwny problem. Normalnie bym się normalnie zdziwił, jakby to weszło. Powiem to wręcz w ten sposób. Ja bym się zdziwił, gdyby to weszło za pierwszym razem. No ma, dobudujmy sobie trochę tej drogi. I postawmy to teraz. No dobra, mamy to. Stąd tutaj, czekaj, wybórz to. To nie. No. Daj tu to mi to wyłącz. Tu to mi to przełącz. Jeszcze jakieś. Jeszcze mi tutaj się przebije coś. Dobra, tutaj dojazd i tutaj będzie wjazd. O, dokładnie. Tutaj trochę gruntu, no jest dziwnie, ale to tak niestety musi być. I tutaj też tam w miarę będzie dobrze. Powiedzmy, że będzie dobrze. Dobrze, to tak, tutaj to będzie już teraz w miarę jeździć. Tu dajemy im, żeby się handel mógł budować. Zrobimy teraz 9000, jakim tutaj pokręciliśmy. A! Zapomniałem chyba najważniejsze rzeczy tutaj. Jak to wszystko kręciłem, co nie pamiętacie, bo wy to przed chwilą widzieliście. To wiecie, o czym zapomniałam? To jest oczywiście najmniej ważne, ale zapomniałem o jednej z najważniejszych rzeczy. O naszych ściekach. I to jest duży problem, ponieważ my to tak budowaliśmy, żeby tutaj te ścieki wmontować, a nie stację kolejową. Ale chyba widzę, że dosyć łatwo będzie mogli to tutaj naprawić. Te moje błędy lekkie tutaj, które teraz zrobiliśmy. Dobra. Tak, stację możemy przesunąć lekko. O, dokładnie. I teraz sprawdźmy, czy jeżeli będę teraz przenosić sobie nasze ścieki, to nie? To nie, okej, dobra, tu i ojej. Trzeba to odsunąć jeszcze. Trzeba to jeszcze odsunąć. Musi to być jeszcze trochę dalej. No, powiedzmy, że teraz będzie dobrze. Jeżeli tu sobie. Poczekaj, nie, tu musi być prosto, oczywiście. Zrobimy sobie to tak. I tu sobie to będzie póki co wjeżdżać gdzieś tu w grunt. Tutaj też byłoby miło, gdyby wjeżdżał gdzieś tu w ten grunt. Okej. Dobra, dotąd. I tutaj, stąd, proszę bardzo. Ciach, ciach, ciach. I czekaj. Dobra. Poczekaj, teraz to. Dobra, zróbmy to po kolei, w odpowiedniej kolejności. Postawmy najpierw ścieki, bo tak się teraz tutaj zacząłem zastanawiać. Jak to kurczę tutaj. Dobra, akurat kapeczkę jeszcze to możemy tutaj to przesunąć. Ale kapeczkę. Tyle na przykład. Później będziemy tam jeszcze tym manewrować, oczywiście. I teraz tak, wybórzmy tą rurę. Bo ona tutaj jest, ale jest tak trochę, była źle postawiona. Wracając do tego, poustawiamy tutaj to. Okej, to jest max, kompletnie jaki możemy postawić. No i to jest jakaś jeszcze jest dziwna ruda. Jakaś taka staromodna. Taka pojedyncza. I tak, dalej. Teraz droga ci przeszkadza. Serio? Co ci to normalnie? Dobra, drogę wyburzyliśmy. Teraz już nie powinniśmy mieć problemów. Kolejny tutaj jak najbliżej stawiamy. Widzę, że moje lądowisko będzie przeszkadzać. Ajajaj, ajajaj.
Nie, czekajcie, jak my byśmy cię by jakoś tutaj przestawili czy coś. Możemy cię jeszcze trochę podnieść. Okej, dobra. Znaczy, my tam cię jeszcze podniesiemy jeszcze gruntem, ale. O, dobra, teraz jest całkiem cacy. Okej, mamy jeszcze trzy budynki, a tutaj by się jeszcze spokojnie więcej ich zmieściło teraz. No jest tutaj dużo więcej miejsca. Tak, tu jeszcze rurę odpływową tam i wstawimy może po prostu. Dobra. Tutaj i jeszcze jedna. No, to całkiem ładnie tutaj weszło. Co prawda, moglibyśmy tego teraz więcej tutaj wstawić. Na przykład. Czekaj. Tutaj moglibyśmy teraz wstawić coś takiego. Ale nie będziemy tutaj stawiać takich rzeczy, tylko na przykład coś takiego. Co nie? Dobra, no i teraz tak, podłączmy to wszystko z powrotem, tak jak tutaj to miało miejsce. Ciach, 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 ciach. Okej, podłączone i teraz zastanówmy się, jak tutaj to podłączyć, żeby tutaj teraz ta cała reszta działała. A tak, dworzec może po prostu wybuchmy na razie. Na chwilę aktualną. To też. I podnieśmy to po prostu grunt. Swoją bardzo ludzie się chcą budować tutaj teraz. Znaczy mieszkańcy. Dobrze, okej. Dobra, to jest całkiem dobrze, że tak się to wybudowało. Swoją trochę przesadziłem z wyburzeniem tego, ale dobra. Daj tutaj tą naszą drogę. Co? Jakaś chyba trochę kręta się zrobiła. Klikam prosto, ma robi się kręta. CD scan jest, całe CD scan jest. Dobra, zróbmy sobie tutaj dojazd i tu po prostu będzie sobie spokojnie zjeżdżać ten pociąg. Co nie? Dokładnie. Nie wiem, co zrobić z tą linią, żeby tutaj przeskoczyła, ale... Ale powinna przeskoczyć w jakimś tam czasie, co nie? Taką mam przynajmniej nadzieję. O, jest, dobra, przeskoczyła, dobra. Tak, my tą linię sterowcową musimy skończyć. Czekajcie, zobaczmy, jak tam jest 37 minut? O kur... dobra, to my tutaj już kończymy i skończmy tą linię sterowcową, bo tutaj się trochę zasiedziałem z tym tu. Jak zazwyczaj, oczywiście. Jak to ja zazwyczaj. Dobra, całkiem zacnie to wygląda. Tutaj jeszcze jest to do podłączenia. Proszę bardzo. Tam taka będzie po prostu zwykła woda wylatywać. Dobrze, ale wracając do naszych sterowców. Nasze sterowce lecą stąd tu. I tak, tu jest ogólnie do tego do... Tu jest park. Tu kiedyś miał powstać park i tu kiedyś powstanie park, żeby nie było. Ale tutaj bym nie chciał zajmować tego miejsca, natomiast tutaj to co innego, jakbyśmy tutaj to wstawili. Tak, tu jest ogólnie straż pożarna jeszcze, jakby ktoś jeszcze tego nie wiedział. Możemy, czekaj, to przestawić. Tu jakieś budynki się nawet budowały chyba. Czy jaśnie, czy nie? No dobra, poczekaj, wybierz to. I może teraz będzie dobrze? O, dobra, teraz jest dobrze i teraz wybuduj to ponownie. A to chyba już będę trochę za dużo wymagać od Cities. Czekaj, może się udać. No powiedzmy, że tam z lekkim zakrętem się udało. Dobra, sterowiec leci stąd tutaj jakoś, przez tutaj tą dzielnicę, gdzie... Tutaj byłoby naprawdę fajnie to gdzieś wstawić, ale tutaj wstawić to też z drugiej strony... Nie wiem, jak ja bym to zrobił. Chociaż niestety wiem, jak bym to zrobił i niestety bym to zrobił teraz, na przykład. Okay, tu jeżeli wyburzymy sobie to tak. Ten budynek nie będzie tego postawiony, świetnie. I sobie teraz spróbujemy tutaj to postawić, to się dowiemy, że ta straż pożarna nam w ogóle jest to dziwne, że ta straż pożarna jest w takim miejscu. Znaczy, no to też nie jest takie dziwne. Tutaj jeszcze stacja metra, wszystko tu jest. Dobra, stąd lecisz tu, tędy lecisz i tutaj tak, bo stąd polecisz. Tu będzie kiedyś pewnie stacja jeszcze ta nasza sterowcowa. Przelecisz sobie tędy przez ten przemysł. Tu możemy sobie zrobić kolejną stację w tym naszym przemyśle. I póki co będziesz sobie kończyć bieg. Byłoby fajnie, jakby tutaj się zmieściło. Ale nie mamy na to czasu, więc... Tak samo w tej dzielnicy byłoby fajnie to wmontować.
Więc po prostu będziesz kończyć bieg gdzieś tutaj obok tych naszych dowódców. Dobra, nie tędy droga twoja niestety, więc będziesz po prostu kończyć bieg tutaj obok naszego lotniska na Pustkowiu. Tak, no bo jakby to, jak to inaczej lotnisko nazwać? No nie ma po prostu nazwy, no nie ma. Dobra, to teraz sobie zróbmy, żeby nasze sterowce mogły latać. Oczywiście w kolejnym odcinku zajmiemy się, żeby tutaj to może miało kółko, czy po prostu tą dzielnicą mieszkalną, która też tutaj chce się ewidentnie rozbudowywać. Trochę wody dzisiaj straciliśmy, ale wszyscy wiemy czemu. Obniżyliśmy trochę budżet na handel i może chciał się trochę bardziej budować, ale to mniejsza z tym. Dobra, stąd tutaj będziesz sobie lecieć. Tutaj. A, tutaj mam stację, przepraszam. Tutaj przez tą całą dzielnicę okrągłą, ale będą fajnie mogli sobie patrzeć. Jakiegoś fajnego timelapse'a też może stworzę. Znaczy, nie może, tylko na pewno stworzę fajnego, ale gorzej z tym, że ja jeszcze go nie widziałem, a wy go obejrzycie już za dosłownie chwilę nawet. Więc my ci ją podłączymy. Proszę bardzo, masz wodę. Dalej wracamy do naszego sterowca. Sterowiec później leci sobie tutaj środkiem tej dzielnicy i tutaj w ten przemysł. Trochę dużo tych przemysłów tutaj będziemy zahaczać swojego. No bo tutaj i tutaj tego naszego kolejnego portu. Tutaj będzie naprawdę bardzo fajny lot. Tu ci zrobimy, abyś leciał nad tym całym. O, dokładnie. Tu. I tu będzie z panoramą taką na to wszystko, co my tutaj mamy. Tu co prawda jest lotnisko, ale ogólnie nie powinno być aż tak źle. I tutaj. Swoją nową serię na naszym kanale, pomijając Minecrafta, to z timelapsami wam się bardzo podoba. To fajnie, bo to jest nowa seria tegoroczna tak właściwie. Dobra, tu będziesz lecieć nad lotniskiem. To jest bardzo zły pomysł, ale ja mogę, tak, jak to się mówi. I później stąd będziesz sobie lecieć tu nad tym naszym pięknym okrągłym miejscem, gdzie nasze pociągi tam się kręcą. I później tu też nad tym lecisz do naszego tutaj przemysłu, który dzisiaj budowaliśmy. Stąd lecisz tutaj do kolejnego stopa w naszym przemyśle. I później stąd to już masz prostą drogę i lecisz sobie prosto tutaj do naszego końca. Póki co. Tutaj raczej nie będzie później odkrywać, ale na mniejsza z tym. Więc teraz tak, lecisz sobie stąd. Tędy. Przez tutaj. Czy oni się tutaj cieszą? O, ci się cieszą na przykład. To dobrze. Tu centrum. Tak samo tutaj. Tam już nie ma w zasadzie miejsca na to, takie tego typu rzeczy. Tutaj, no powiedzmy, tu lecisz później tędy takimi tutaj różnymi kółkami. Przemysł, przemysł, dalej przemysł, okej. Później tutaj lecisz przez tam nasz tutaj lotniska do naszej dzielnicy okrągłej. O, tu to się cieszą. Później w dzielnicy okrągłej tu masz jeszcze jednego stopa, tak to pamiętam. Później tu już na końcu naszej dzielnicy okrągłej, tak, gdzie tutaj mam takie małe centrum komunikacyjne, tędy i teraz z powrotem, tak? Tak, o, tu też się cieszę. I wracamy. Przez centrum komunikacyjne, przez przemysł dzielnicy okrągłej, dalej tutaj przez koniec dzielnicy okrągłej. Później lecimy sobie od razu do lotniska centralnego. Z lotniska centralnego do przemysłu tutaj takiego, tutaj do portu, to można nazwać portem. Później z portu lecimy sobie do oczyszczalni ścieków. Z oczyszczalni ścieków lecimy sobie tutaj prosto, jak wytwarz strzelił, do naszych cen galerii handlowych, później do kosmicznej windy i z kosmicznej windy do naszej ropy naftowej byłej. I później tutaj lecisz sobie, czekaj, czy ja usunę tutaj? Nie usunę. Lecisz sobie tutaj, czekaj. Tej kurczę ślinam, już trochę nachodzi do gardła. Tutaj lecisz i stąd lecisz, proszę cię bardzo, tutaj. Dobrze, mamy całą linię z gotową. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, może się z timelapsem. A ja tylko zerknę, czy ktoś już czeka na morze sterowca. Jest, już są cztery osoby. Gdzieś tutaj. Tutaj. Ciekawe. A z tego ktoś już korzysta? Nie. No ale co dużo mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tutaj Was pozostawię z takim timelapsem. Kurczę, 45 minut. Ajajaj. Cześć!